Przed kradzieżami podczas przedświątecznych zakupów i w święta ostrzegali dziś suwalscy policjanci i strażnicy miejscy. Hasło akcji to zakupy nie zając, nie uciekną, bezpiecznie dojedź, dojdź do celu. W jej ramach mundurowi prowadzą szereg działań. Wszystko po to, aby było bezpieczniej. Dziś w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy 1 Maja w Suwałkach policjanci i strażnicy miejscy informowali suwalczan, jak powinni zachowywać się na drodze i jak zabezpieczyć się przed kradzieżami. Złodzieje nie świętują, bądźmy bardzo uważni i ostrożni, mówi Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji. Chcemy jak gdyby przypomnieć naszym mieszkańcom, że Wielkanoc i te zakupy przedświąteczne, no niestety złodzieje nie świętują. Więc chcemy ostrzec, żeby byli bardzo uważni, żeby dbali o swoje dobra, żeby nie zostawiali wartościowych jakichś przedmiotów w swoich samochodach, ale też żeby zabezpieczyli swoje mieszkania przed świątecznymi wyjazdami. Po prostu wszystko po to, żeby te święta były bezpiecznie. Zadbajmy też o bezpieczeństwo podczas podróży, dodaje Sawko. Zależy też nam na tym, żeby podróżujący samochodami zabezpieczyli te pojazdy przed wyjazdem, żeby wypoczęli, żeby nie wsiadali za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, bądź też jeżeli wcześniej spożywali ten alkohol. Mundurowi rozdawali też mieszkańcom materiały edukacyjno-informacyjne i torby na zakupy z logo akcji i elementami odblaskowymi.